serdecznie w moim kolejnym już 112 odcinku podcastu Dogi Boom. Ja nazywam się Irina Kuźmina, prowadzę psie przy szkole Dogi Boom, a także konsultacje i treningi indywidualne. A więcej o mnie znajdziecie na www.dogiboom.pl. Dzisiejszy odcinek podcastu będzie dość nietypowy. Jeśli znacie nas nie od dziś, a od paru lat, odkąd podcast nagrywam, to na pewno zauważyliście, że ani razu jeszcze nie prowadziłam rozmowy zdalnej z osobą skądś z zewnątrz, bo po prostu technicznie jestem tak mało ogarnięta, że wydawało mi się przez te wszystkie lata, że nigdy się nie odważę na zdalne nagrywanie rozmów. Jak słychać, trochę się denerwuję, ale cóż, trzeba to przebrnąć i iść z tym tematem. Tak więc dziś podjęłam próbę ogarnięcia pod względem technicznym sprawy i proponuję Wam dziś posłuchać rozmowy z osobą niesamowitą, z Krystyną Borysionek, którą poznałam 2 lata temu. Poznałyśmy się właściwie dzięki temu, że Krysia do mnie napisała, a była słuchaczką podcastów Dogi Boom i no, zaczęło się od wymiany kilku maili, a z czasem Krysia została patronką podcastu Dogi Boom i się zaczęło, bo teraz mamy ze sobą kontakt praktycznie codzienny w naszym gronie patronek i no, dzięki temu poznałam Krysię znacznie lepiej. Więc jest to osoba, która w naszym gronie patronów, patronek właściwie, jest skarbnicą wiedzy, źródłem wsparcia dla nas wszystkich w trudnych chwilach. Dziewczyną, która jest z wykształcenia technikiem weterynarii, więc mamy też rubrykę na grupie facebookowej Patroni Dogi Boom, rubryczkę Krysia Radzi, gdzie można zadawać Krysie pytania. A Krysia, ponieważ ma tą wiedzę i przede wszystkim ogromną wiedzę praktyczną, więc tam też w takich łatwiejszych sytuacjach, no, nie wymagających natychmiastowej wizyty u weterynarza, ale na przykład jak podać lek psu, kotu, jak podnieść psa, jak rozpoznać, czy natychmiast do wety, jak sobie pomóc w na przykład takiej walce z kleszczami, ale drogą bardziej naturalną niż tylko tabletki i nasze kropelki, to Krysia nam podpowiada sprawdzone, dobre sposoby w takich właśnie sytuacjach. Ale pewnie zauważyliście, że znów gadam już ponad 2 minuty, a Krysi słowa nie udzielam absolutnie, a ona siedzi i czeka i się właśnie ze mnie śmieje, bo widzę ją na kamerce. Także, drodzy słuchacze, tak już słychać Krysi śmiech. Drodzy słuchacze, teraz oddaję głos Krysi. Porozmawiamy z nią o temacie, który albo jest nam bliski teraz, albo będzie nam bliski za parę lat, ponieważ porozmawiamy o przeżywaniu psiej starości, o naszych psich staruszkach, na przykładzie Bazylka, jego historii i niesamowitej historii, oczywiście, którą się Krysia podzieli, bo myślę, że każdy z nas zetknie się kiedyś z sytuacją, kiedy nasz pies staje się z dnia na dzień coraz bardziej potrzebujący naszej pomocy, a my często takiej wiedzy po prostu nie mamy. Mam nadzieję, że dzisiejsza rozmowa przyda Wam się pomóc sobie, pomóc swoim psom przetrwać te trudniejsze dla nas wszystkich lata, mam nadzieję. Tak? Ja jestem właśnie na tym etapie, gdzie moje dziewczynki się starzeją. Także droga Krysiu, oddaję teraz głos Tobie. Może powiedz nam parę słów o sobie, a jeśli już jesteś gotowa do podjęcia tematu psiej starości, to serdecznie Cię zapraszam. Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie i dziękuję Ci, Irina. Naprawdę jest to zaszczyt ogromny dla mnie, że pozwoliłaś mi uczestniczyć w tym wyzwaniu. Dla mnie to też jest nowość, nigdy nie byłam nagrywana i nigdy mój głos nie szedł w świat tak daleko. Także bardzo dziękuję. Tak, poznałyśmy się w chwili dla mnie bardzo trudnej. Ja nie mogę tym razem o tym nie wspomnieć, bo byłam załamana totalnie moim Florkiem i ty nam bardzo pomogłaś, ale o Florku zrobimy pewnie kiedyś inny podcast. Zdecydowanie. Tak, to było naprawdę trudne i dla wszystkich trudne, dla mnie, dla psa, dla otoczenia. A tak samo trudna jest starość psów i starość... W ogóle starość nas trochę przeraża, bo wydaje nam się, że zaczyna się starość, to będzie bolało, to będzie samotność, to będzie odrzucenie, jakaś forma wykluczenia. I tak właściwie jest.
Starość często, jeżeli pomyślimy o ludziach, a starość ludzka i zwierzęca bardzo często są bardzo podobne, bo często zmagamy się z tymi samymi chorobami. Nasze mózgi się starzeją, nasze organy się starzeją tak samo jak ludziom, tak samo psom. I jakby pies ma nas, jeżeli jesteśmy odpowiedzialnymi opiekunami, to pozwolimy temu psu zestarzeć się z godnością. To brzmi może dla niektórych takie, o, nadmuchane, po co takie wielkie słowa. No tak nie jest. To zwierzę, czy to jest kot, czy koń, czy pies, przecież ono tak samo czuje jak my i tak samo jak stary człowiek może być zagubiony, może mieć demencję, może nie pamiętać, że na przykład jadło i za 15 minut będzie bardzo prosiło nas o jedzenie. Jest dużo rzeczy, które są niesamowicie podobne. Samo to, jak nasze stare zwierzęta się poruszają, jak szybko się męczą. Te wszystkie oznaki starzenia wyłapujemy niektórzy z nas trochę wcześniej, a niektórzy myślą, kiedy zaczyna się ta starość? Czy to jest jakiś wiek? Nie, nie ma wieku, bo każde zwierzę jest inne. Niektóre zwierzęta, szczególnie jeżeli o psach będziemy mówić, to te pieski małych ras, no, żyją znacznie dłużej niż psy, które są naprawdę potężne. Ich życie jest znacznie krótsze. W związku z tym starzenie też przychodzi wcześniej, tak? Bo te duże psy, no sami wiecie, że one jednak nie żyją po 20 lat, a znam takie małe pinczerki, które naprawdę 18 lat potrafią dożyć i są prawie do końca sprawne. Także tutaj jakby pewne różnice są. A Irina wspomniała o moim psie Bazylu, właśnie o psie, który zawsze będzie mnie wzruszał i wspomnienie jego starości, jego w ogóle charakteru i tego, jakim był psem, to jest dla mnie takie bardzo osobiste i wręcz niesamowite, bo to był pies wzięty z ulicy, który już był dorosły, jak my go wzięliśmy i był u nas kilkanaście lat. Był psem, który niesamowicie dawał nam w kość, ale jeszcze wtedy Irinki nie znałam, to radziliśmy sobie intuicyjnie, że tak powiem. Zeżarł nam niezliczoną ilość butów, zdemolował dom i całą masę różnych rzeczy zrobił, ale no trudno, taki był. Natomiast kiedy właśnie zaczęła przychodzić ta starość, to mieliśmy takie powątpiewania, czy to już właściwie on się starzeje, czy po prostu po stracie swojego przyjaciela Rexa ma depresję i jest smutny. Ciężko było od razu wywnioskować, czy to jest zwykły smutek i taki stan właśnie samotności, czy to starość, czy jego coś boli, czy on jest na coś chory, tak? No i zaczęliśmy go obserwować. W akcie szaleństwa przytargaliśmy mu do domu małego szczeniaka, który faktycznie go bardzo ożywił i spowodował, że Bazyl no, miał znacznie lepszy humor, ale jednak był starzejącym się psem. Trochę go Florek rozruszał, trochę go pogonił do działania. Natomiast no widać było ruchowo, tak, że on był też słaby, od dawna mieliśmy problemy z jego stawami i już taka ta wydolność krążeniowa nie była taka jak trzeba, to serce już było takie osłabione troszeczkę. No ale tak, chodziliśmy na spacerki nad jezioro, pływanie, no bo on świetnie pływał, to na pewno było dla niego dobre. I w czasie pewnego spaceru nasz Bazyl, to była zima, biegł po polu sobie nie za szybko, tylko swoim tempem i złamał łapę. No i właściwie to był ten przełom taki w jego życiu najbardziej dramatyczny, bo nie dość, że cały tył był sztywny i słabo chodził. Bazyl był na sterydach od kilku lat, więc na pewno też to zwapnienie kości troszeczkę to przyspieszyły, te sterydy. No i Bazylek ze złamaną łapą w trzech miejscach, bardzo paskudne złamanie, trafił do zwierzęcej kliniki, gdzie na drugi dzień miała być operacja. Więc ból, strach i przerażenie jego w ogóle w oczach, to było coś takiego, czego ja nigdy nie zapomnę, bo Bazyl już wcześniej dawał nam do zrozumienia, że czegoś zapomniał albo że czegoś nie rozumie, co my za bardzo chcemy, trochę słabo widzi, trochę słabo słyszy, czasem się kręcił bez celu, no ale jakoś tak dobrze nam się żyło, dawaliśmy radę. I słuchajcie, po złamaniu tej łapy i po tej operacji zmierzyliśmy się naprawdę z bardzo trudną
rzeczą, bo Bazyl po samym zabiegu w ogóle nie chciał wstać, chociaż podobno po takim zabiegu pies wybudzony ma tam godzinkę lub dwie i się ogarnia, wstaje i chce iść do domu. A nasz Bazyl w ogóle nie reagował ani na nasze głosy, ani na wołanie, ani na prośby, ani na próby podnoszenia. On po prostu leżał jak worek ziemniaków i ani myślał w ogóle nawiązać z nami jakąkolwiek współpracę. Więc to było bardzo przykre doświadczenie, bo człowiek stanął przed takim momentem, czy on w ogóle się podniesie i czy ta doba cierpienia, którą mu zafundowaliśmy przed operacją, czy to w ogóle miało sens. Więc pierwszy taki smutek, poczucie winy, że się może czegoś nie zrobiło albo że może coś się zrobiło nie tak, tak? Ale po chwili użyliśmy takiego podstępu, poprosiliśmy właścicieli opiekunów Bigla, którzy przyszli tam do tej lecznicy, żeby nam wypożyczyli tego szczeniaka, bo widzieliśmy, że Bazyl zawsze lubił szczeniaki i że może ten szczeniak jakoś go pobudzi i faktycznie tak się stało. Bazyl podniósł głowę, nie wstał nadal na łapę, ale zaczął coś tam się oblizywać, otworzył oczy. To było fajne, słuchajcie, bo on faktycznie jakby zaistniał, znowu się obudził. Jakiś bodziec dotarł do tego mózgu. Już pomijam, że w jego wieku jeszcze narkoza i taka bardzo trudna i bardzo długo trwała operacja, bo tam było 7 śrub w tej jego łapie, więc naprawdę długo to trwało. No i postanowiliśmy już nie czekać, aż wstanie na swoje nogi, bo już to ja wiedziałam, że to nie jest możliwe tego dnia. Postanowiliśmy zabrać go do domu, do jego środowiska, które powinno być dla niego dobrze znane, w którym on powinien się poczuć bezpieczny i mieliśmy taką nadzieję, że właśnie zobaczy swój dom i Florka, który na niego czekał i że wszystko będzie dobrze i Bazyl zacznie wstawać. No niestety nie było tak, bo lęki, jakie się obudziły w tym psie, on cały czas płakał, on w ogóle jak się zgasiło światło, to on był tak przerażony. Ciemność wyzwoliła w nim jakieś, nie wiem czy on śnił, czy on sobie coś wyobrażał, czy po prostu aż tak bardzo się bał, że nie wie gdzie jest. I taka właśnie porównanie tej demencji u ludzi z tym, co stało się z Bazylem, strach przed ciemnością. Często mając starszego psa, nie wiemy dlaczego on się krząta, dlaczego on piszczy w nocy, dlaczego on nas budzi, dlaczego on jest zwyczajnie przerażony. Otóż ludzie, którzy mają demencję, też bardzo często się boją ciemności i potrzebują dodatkowego oświetlenia. To nie musi być mocne oświetlenie. Wystarczą takie maluteńkie żaróweczki gdzieś tam w ścianie, w kontakty takie jak dla dzieci. Po to, żeby tylko wskazywały na przykład drogę albo leciutko oświetlały pomieszczenie. No i my zaczęliśmy właśnie tak robić. W korytarzu zawsze się świeciło na noc światło, żeby Bazyl wiedział, że tam jest korytarz. I on zaczął jakby powoli uczyć się od nowa tego, że nie jest doskonale, ale że jest bezpiecznie. Że jak się obudzi w nocy, bo on jak się budził, to zaczynał wyć natychmiast i to nawet nie tyle z bólu, chociaż na pewno też cierpiał, ale był zabezpieczony przeciwbólowo, co na pewno ze strachu. Oceniliśmy to jako zwykły lęk przed tym, że on nie wie, gdzie on się znalazł. On po prostu się przebudzał i tracił taką pewność siebie. Nie wiedział, gdzie jest. No i tak powoli zaczęliśmy go wynosić na dwór. Też taka bardzo ciekawa sytuacja była, jak już zaczął powoli się przemieszczać, a zobaczył, że jest śnieg i lód na podwórku, to w życiu nie wystawił łapy poza próg domu. To układaliśmy mu stare ręczniki, stare chodniki na tym lodzie. Robiliśmy mu ścieżki. Właśnie po to wam o tym wszystkim mówię. Żeby wam pokazać, że czasami nam się wydaje, że sytuacja jest bardzo beznadziejna i właściwie już nic się nie da zrobić. A wystarczy troszeczkę uruchomić swoją kreatywność i ten pies naprawdę może sobie wyjść na spacerek. Nie będzie to długi spacerek, ale przynajmniej załatwi się na zewnątrz, tak? A Irinka zamilkła. Ja Cię słucham bardzo uważnie, kochana Krysiu, ponieważ tu też po drodze troszkę sobie notowałam rzeczy, do których my jeszcze wrócimy, bo
Na razie w tej opowieści to już się pojawiło tyle wątków do takiego szerszego omówienia, bo historia Bazylka, ona jak w pigułce właśnie pokazuje te wszystkie problemy, z którymi się opiekunowie starszych psów, jeszcze niedoświadczeni psią starością, zderzają i często są zrozpaczeni i nie bardzo wiedzą nawet do kogo się z tym udać. A więc pierwsza rzecz, o której chciałam powiedzieć. Wy wpadliście na pomysł, by Bazylkowi, no żeby się trochę rozruszał, wróciła mu chęć do życia, tak, na stare lata, Florek się pojawił, tak, szczeniaczek. Tak. Tak, to jest właśnie coś, co bardzo bym chciała tutaj o tym porozmawiać, ponieważ często ja mam sytuację też opiekunów psów, którzy przychodzą do mnie do przedszkola i są szczeniaki i w domu jest starszy pies. Tak. Tylko, bo Bazylek kochał szczeniaki, prawda? Tak, bo my zrobiliśmy wcześniej próbę z dorosłym psem. W ogóle muszę właśnie Wam jeszcze wspomnieć o tym Reksie. One były ze sobą razem przez 10 lat, tak? Bo Reks wcześniej odszedł. Były razem przez 10 lat i Bazyl był, z Reksem byli jak bracia. Oni po prostu byli nierozerwalni, oni byli ciągle razem. Jak Reks odszedł, to Bazyl się zapadł w czarną dziurę, naprawdę. On był samotny, on był nieszczęśliwy, on po prostu nie witał gości, przestał wstawać. Taka typowa depresja, naprawdę wyglądało to jak psia depresja, zero chęci do życia, zero do zabawy. No i pomyśleliśmy, że właśnie szczeniak, który będzie nadaktywny na pewno, bo wszystkie małe to wariaty, to pomyśleliśmy, że weźmy takiego psa większego, już dorosłego. Podjęliśmy próbę, zrobiliśmy coś takiego, że umówiliśmy się z ludźmi na jakby tydzień taki zapoznawczy w naszym domu. Jeżeli się powiedzie, to ten pies z suka w ogóle zostanie u nas, a jeżeli nie, to nie. I to była totalna porażka. To była totalna porażka, więc po 3 dniach my tą sukę szybciutko odwieźliśmy do jej domu, tego pierwszego domu. Oni musieli znaleźć jakiś inny dom dla niej. A nasz pies, nasz Bazylek dalej był sam. Więc tutaj jakby nie rozwiązał się żaden problem, szczerze mówiąc, tak? Przepraszam Cię bardzo, bo tutaj wchodzę Ci w słowo, ale ten wątek też chciałabym tutaj podkreślić, że absolutnie nie uważam, że na przykład takie rozwiązanie, jak tutaj Krysia mówi, że wzięli tą dorosłą sunię na próbę, że to jest coś złego. Lepiej dać sobie tą furtkę, tą możliwość, że po 3 dniach już widzimy, że nic z tego nie będzie i w tym domu będzie nieszczęśliwy ten pies rezydent, powiedzmy, ten starszy Bazylek. Tak samo nieszczęśliwa będzie ta sunia, więc podejmując takie decyzje, jeśli tylko mamy możliwość, tak, powiedzmy, bo bierzemy psiaka z domu tymczasowego, próbujemy go zapoznać z naszym psem, często jest to bardzo dobra opcja, zostawienie sobie, tak, ustalenie warunków, tak, tych wstępnych, że w sytuacji, jeśli psy się nie dogadają, to ten pies wróci do poprzedniego opiekuna. To nie jest coś, czego mamy się wstydzić, to jest normalna, rozsądna, że tak powiem, decyzja, która no żadnej ujma na naszym honorze, tylko naprawdę uważam, że tak lepiej zrobić, niż brnąć dalej w dwa psy, które się na przykład szczerze nienawidzą. Tak, bo jeszcze właśnie chciałam dodać, że ta suka była, mimo tego, że dorosła, to była młodym psem, dużym psem i ona zaatakowała Bazyla. Więc ja tutaj jakby nie miałam w ogóle żadnych wątpliwości, bo jeżeli ona go zaatakowała raz, to ona chciała sobie jakby podporządkować. Od razu było widać, że to bardzo silny pies jest emocjonalnie. Wyczuła słabość Bazyla i chciała, i on był tak przerażony tym, że on dostał, w drugim dniu dostał łomot od niej, taki porządny. No i wtedy stwierdziliśmy, że nasz Bazyl, który ma tak problemy ze zdrowiem, no jest biedniusi, to my go nie narazimy na to, żeby dostawał łomot od silnej, dużej suki, która prawdopodobnie chciała sobie tutaj jakby pozycję już na starcie swoją wypracować i jakby Bazylka zagonić w kozi róg, korzystając z tego, że on jest słabszy. U nas zasadą tego, jak dobieraliśmy psa dla niego, to było przede wszystkim bezpieczeństwo wszystkich osobników w domu. Oprócz kotów, które zawsze też stawiamy dość wysoko, że żadnemu kotu się w domu nic złego nie może zdarzyć. To jeszcze oczywiście to miała być kumpela dla Bazylka. No ktoś, kto go podniesie ze smutku, a nie jeszcze bardziej przygnębi. Po tym zderzeniu właśnie z tą suką, nasz Bazylek schował się w garderobie i w ogóle nie chciał wyjść. Był tak przerażony, bo on nigdy nie dostał łomotu,
od żadnego psa, więc on był przerażony totalnie i siedział tam w tej garderobie. No słuchajcie, ja wiem, że często tych ludzi, którzy adoptują psy, to jest w ogóle temat rzeka. Nie można oceniać ludzi, jeżeli na przykład po tygodniu czy po miesiącu stwierdzają: nie, nie damy rady, albo nie, nie jest to pies dla nas. Nie wiem, skąd ta nagonka na tych ludzi. Nie wiem, dlaczego jest tyle zaraz takich problemów. A, wzięli, oddali. Mają prawo. Mają prawo, bo zwierzę lepiej czasami po miesiącu czy po tygodniu, jeżeli stwierdzimy: nie, nie dajemy rady, nie jest to zupełnie nasz charakter, w ogóle nie jest to ten pies, tak? One często, sama wiem, bo też miałam u siebie różne psy chwilowo lub na dłużej, teraz też mam takie, które miały być chwilowo, ale już zostaną, właśnie dlatego, że wykryłam w nich różne cechy i wiem, że i tak do mnie za miesiąc by wróciły, bo ludzie nie są przygotowani, nie mają tyle czasu, nie mają środków, nie mają wsparcia, tak? Nie oceniajmy nigdy, jeżeli ktoś oddaje psa, nie dlatego, że przestał mu pasować do torebki czy do koloru tapicerki w samochodzie, bo to oczywiście jest inna sprawa, ale są sytuacje, że ten pies naprawdę zupełnie nie gra z całym domowym środowiskiem. I ten pies wcześniej czy później albo będzie powodował konflikty w rodzinie, albo będzie nieszczęśliwy, bo wszyscy będą go ignorować i odsyłać ciągle do kąta, albo nie daj Boże jeszcze jakaś przemoc się wydarzy. Więc tutaj jakby chciałabym też wszystkim, którzy się podejmują jakby dołożenia kumpla dla swojego psa albo kumpelki, to żeby sobie zapewnili możliwość właśnie albo na początku wspólnych spacerów, kilku, że cała rodzina się poznaje, kilku wizyt, jeżeli to jest możliwe, bo jeżeli to jest odległość, nie wiem, 100-200 kilometrów, to sorry, no nie oszukujmy się, nikt nie będzie jeździł nie wiadomo ile razy, żeby takie spacery odbywać. Ale takie terminowe, na przykład umawiamy się na tydzień takiej próby, czy wszystko zagra, czy na przykład pies się nie okaże agresywny w stosunku do jakiegoś domownika, bo ludzie na przykład nie chcą walczyć z agresją, nie chcą uczyć, nie chcą trenować. Słuchajcie, jest tyle psów różnych psów, które potrzebują pomocy. Ja nie widzę powodu, dla którego taki dom, który jest gotowy na przyjęcie po prostu jakiegokolwiek psa, ale miłego, bo ci ludzie chcą mieć miłego psa, nie mówię, że super ułożonego, ale takiego, z którym się dogadają, to niech lepiej znajdą takiego psa i dadzą ten dom takiemu psu, niż mają być nieszczęśliwi do końca życia i za parę lat powiedzieć: nie, my już nigdy więcej żadnego psa nie weźmiemy. Naprawdę, ja apeluję do wszystkich, żeby raz, że przemyśleli, dwa, jeżeli mają szansę spotkania się kilka razy w komplecie całym, jedźmy, zobaczmy, spróbujmy, czy to jest ten pies. I często ktoś bez doświadczenia, no po prostu nie chce się z tym zmagać. Po prostu. I ja to rozumiem. Dlatego każdy ma prawo do wycofania się z takiej adopcji, czy z takiej próby. Najlepiej od razu zaznaczyć: dobrze, jest to próba, bierzemy na próbę, jeżeli pójdzie nie tak, mamy możliwość oddania. I to jest fair. I czas zakończyć tą nagonkę, czy to ocenianie tych ludzi, naprawdę, bo to jest nie fair w stosunku do kogoś, kto ma dobre chęci i fantastyczny dom i super miejsce, prawda? Także tutaj nie, tutaj ja się w ogóle nie czułam winna, my ustaliliśmy od razu jasno nasze warunki, że wiedząc o tym, że pies jest dość trudny, bo oni nam powiedzieli, że ucieka im ciągle ten pies, to mówimy: dobrze, z uciekaniem sobie poradzimy, natomiast zobaczymy jak reszta. No i tutaj jakby oczywiste było, Bazylek został zaatakowany we własnym domu, koty były nagminnie atakowane i wiedzieliśmy, że to nie będzie szybki proces, a ja mojego starego, schorowanego psa, no nie chciałam narażać na dodatkowe stresy czy siedzenie w garderobie przez następne 2 czy 3 lata jego życia i tutaj nie było w ogóle dyskusji. Stąd właśnie ta Suczka wróciła do swojego domu poprzedniego i tam dalej szukali odpowiednich ludzi dla niej, odpowiedniego środowiska, a my odczekaliśmy, aż się psychicznie nasz Bazyl podniesie z tego przykrego doświadczenia. No i przywieźliśmy szczeniaka, wiedząc o tym, że on uwielbia wszystko, co małe, bo Bazyl niańczył wszystko, co małe, małe szczeniaki, małe koty, nawet kiedyś opiekował się osieroconymi kotami, nie zważając na to, że one gryzą go w brzuch. On je po prostu wszystkie przygarniał, znosił, masował im brzuszki, wylizywał, był cudownym psem. No i postanowiliśmy, że tak, że szczeniak będzie
nie za duży szczeniak, żeby on nie wyrósł na potężnego jakiegoś niedźwiedzia, tylko żeby był w miarę mały, że z tym niewyrośnięciem nam się nie udało, bo Florek był kundlem. Dożytowali go na maksymalnie 17 kilo, no już 20 to będzie wyczyn, a on ponad 40 kilo w tej chwili. Zrobiliśmy tak, jak mój mąż świetnie wymyślił. Mówi, słuchaj, postawmy go na trawie, od razu go wystaw z tego samochodu, nie wtrącaj się, oni sobie poradzą. No i tak było. No, otworzyliśmy drzwi, postawiliśmy Florka na trawie i się odsunęliśmy. I Bazyl po prostu, wiecie co, że tego nikt nie nagrał, powitania. Tego powitania, jak on powitał tego szczeniaka, jak on go w ogóle zaczął obwąchiwać, przytulać, zgarnął sobie pod łapki, w ogóle no cudowne to było. No i my już przeszczęśliwi, bo wiedzieliśmy, że z tego letargu, smutku, że Florek go wyciągnie. No i tak się stało. I oni funkcjonowali fantastycznie do końca życia Bazylka, fantastycznie. Nawet jak Bazyl już pod koniec życia był bardzo niestabilny, on bardzo słabo stał i on potrafił się zachwiać, czy czasami nawet upaść, to Florek jak tylko widział, że Bazyl się za chwilę wywróci, to on swoim ciałem go podpierał, że dawał mu poczucie, tak jakby był jego wsparciem całkowitym. I gdybym tego nie widziała na własne oczy, to bym pewnie w to nie uwierzyła, ale widziałam psy, które się jeden pies niewidomy i drugi widomy, który był jego przewodnikiem. I tak samo tutaj widziałam tą słabość Bazyla, ten brak ruchu, to jego takie przytępienie, jak one nie mogły się ganiać już w pewnym momencie, bo Bazyl w ogóle nie mógł biegać już w pewnym momencie, to Bazyl tylko stał i robił tak hał, hał, a Florek kółka dookoła niego i to było cały wysiłek Bazyla, to hał, hał, ale Florek przeszczęśliwi, że są razem. Także starość zwierząt nie musi być dramatyczna pod warunkiem, że my też coś z siebie damy. Na przykład właśnie jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, poślizgi. Poślizgi, nasz pies miał wypadek właśnie jak było ślisko, później miał lęk przed poślizgami, a słuchajcie, nie cierpię dywanów, wykładzin i takich rzeczy. Ale jak Bazylek już był po tej złamanej łapie, to my mieliśmy wszędzie takie chodniki, najtańsze z możliwych kupione, takie podgumowane chodniki, no nie był to jakiś wielki wydatek. I położyliśmy te chodniki wszędzie tam, gdzie on chodził, gdzie on miał te swoje ścieżki, po to, żeby on stabilnie mógł dotrzeć do drzwi, wyjść na dwór. No wymaga to od nas, opiekunów, takiego po prostu zdrowego myślenia, takiego, jak ja bym się czuł, gdybym na przykład się śliskał, tak? Czy pod prysznic jestem w stanie wejść jak taki śliski? Nie do końca, prawda? No każdy chce mieć jakąś stabilizację, każdy chce mieć jakąś podporę pod nogami. No to my też, jak Bazylka kąpaliśmy, to kupiliśmy taką piankę, którą się kładzie w prysznicu, żeby nie było ślisko, a wcześniej nigdy nie mieliśmy w domu takich rzeczy. Także tutaj jakby podejście do tego w taki sposób, ułatwiajmy sobie i temu psu funkcjonowanie. To nie jest zbyt trudne i nie jest też bardzo kosztowne, chyba że ktoś, no nie wiem, ma jakieś potrzeby wygórowane, estetyczne. No ja tutaj akurat na estetykę nie stawiałam, tylko na nasze wspólne szczęście i dobro. To jest może trochę mi łatwiej było. Jeszcze właśnie ten zapach psa, który na przykład Bazylek jak był po wypadku, no to on w czasie wstawania, on miał taki podnośnik zrobiony, na którym my go podnosiliśmy, ale on jednak, staraliśmy się go motywować, żeby on jak najwięcej z siebie sam dawał. Podtrzymywaliśmy go, ale motywowaliśmy, że no wstawaj Bazyl, no wstaw, no wstaw. I tak to wyglądało. I on w momencie tego maksymalnego wysiłku przy wstawaniu popuszczał, tak? Bo było widać, że kropelki są. On wyszedł na dwór się wysikać, ale gdzie był ten największy wysiłek, no już te zaworki nie trzymały tak doskonale. Więc Bazylek popuszczał i czasem popuścił sobie na łapkę czy na coś, no śmierdziały te łapki, wiadomo. No to myliśmy, tak? Myliśmy, są teraz to w ogóle rewelacja, bo są takie chusteczki dla psów, właśnie nie dla dzieci. Uprzedzam, żeby nie stosować preparatów dla dzieci u zwierząt. One są łagodne, ale jednak nie, bo to są inne zupełnie składniki. Te dla psów są pozbawione wszystkich chemikaliów. I takie chusteczki naprawdę, słuchajcie, grosiki kosztują. One są duże, poręczne, wilgotne, fajne. Można je troszeczkę ogrzać w kuchence mikrofalowej, jak ktoś chce, albo leciutko pod ciepłą wodę. I my wycieraliśmy te leciutko śmierdzące łapeczki, tak? Da się to zrobić.
Na przykład nasz bazyl no, nie cierpiał podkładów higienicznych, bo to śliskie, to on mu się to miętoliło. No to my stawialiśmy na ręczniki jednak zwykłe, które się prało. No, nasi znajomi po prostu przeszukali szafy, bo tego dużo trzeba było. I nam oferowali jakieś tam ręczniki, które już nie są aż takie piękne, ale nie są ani dziurawe, ani jakieś w strasznym stanie. Słuchajcie, można to wszystko zorganizować. I nasz bazyl, tak zaopiekowany, poruszał się słabo, ale się poruszał. Jeździliśmy nad jezioro, kupiliśmy przyczepkę do roweru, która nigdy nie była przyczepiona do roweru, bo nasze psy nigdy nie były nauczone. Ona miała funkcję rikszy, taką super z przodu ramkę, którą można było trzymać i pchać, tak jak wielki wózek z dzieckiem. No i to polecam wszystkim, naprawdę dla starszych psów, które nie mogą dojść na przykład do jeziora, żeby się wykąpać albo gdziekolwiek. Fantastyczny sposób, bo on kiedy chciał wyjść, jak już tam dochodziliśmy do tego miejsca, gdzie było fajnie, wypuszczaliśmy go z tej rikszy, on sobie tam wyłaził, a jak na przykład wracaliśmy i on już był zmęczony, to on sam dawał znać, że on chce wejść do tego, żeby go już wieźć dalej do domu. I to też ja na przykład nie kupowałam nowych tych rzeczy, bo to drogie wszystko. Kupowaliśmy jakieś, ktoś odsprzedawał albo ogłoszenie można zrobić, właśnie też niedawno widziałam, ktoś tam szuka. Słuchajcie, wszystko jest możliwe, kwestia tylko tego, jak bardzo my chcemy się zaangażować w to, żeby umilić tą starość, zrobić ją taką ciepłą, taką lżejszą, o wiele lżejszą niż normalnie. Da się, naprawdę da się. Da się. Krysiu, powiem Ci, że właśnie tak jak Ciebie teraz słucham, myślę też o moich dziewczynach, bo wiecie jak to jest, moje dziewczynki, już jedna Bryśka ma 12,5, Molka ma nie wiadomo, myślimy, podejrzewamy, że 150, ale nikt dokładnie nie wie, na pewno więcej niż Brysia, bo do nas Molka trafiła jako już dorosły pies, a Brycha wtedy była szczeniakiem, więc może mieć 14-15. I wiecie, co mnie boli tak osobiście, ale muszę się z tym pogodzić, że one nadal kochają wycieczki do lasu, ale właśnie tej wiosny zauważyłam, że nasze to przejście na piechotę do lasu, które zajmuje normalnie 20 minut i kawałek asfaltem trzeba, to teraz dla nich jest już niemożliwością, żeby tam przejść, pochodzić po lesie i wrócić. One są już wykończone, bo z lasu chcą korzystać, czerpać, ciągle skręcać w nowe ścieżki, ale już droga powrotna jest absolutnie no, dla nich mordęgą, ponad ich siły. Więc oczywiście już do auta. Ale nadal chcą do lasu, tylko że to wsiadanie do auta już w tym momencie dla nich jest też problemem, bo o ile Molka jest mniejsza, no to bez problemu ją Mateusz wsadza do auta, ale Bryśka nie lubi podnoszenia jak większość większych psów. Tak, to jest problem. I teraz oczywiście będę kupować taką rampę do tego, by psy normalnie sobie bezkolizyjnie, bez konieczności podnoszenia wsiadały do auta, tak jak zawsze to robiły, o własnych siłach, o własnych łapach, tylko że wygodnie, tak, bezstresowo. Tak. I one są składane, w ogóle rampy są rewelacyjne, bo one są składane i one się robią takie jak mała plastikowa walizka, jak się ją złoży. I naprawdę można ją bez problemu wrzucić gdzieś tam do bagażnika albo przed przednie siedzenie, albo gdzieśkolwiek w samochodzie. Rozkłada się to w sekundę dosłownie, więc słuchajcie, rewelacja. Rampy w ogóle ja próbowałam nauczyć Florka chodzenia po rampie i bardzo żałuję, że tak późno, bo on nie chce chodzić po rampie, on woli wskakiwać. Natomiast to jest duży pies i to wskakiwanie wcale nie jest dobre dla dużych psów. One najlepiej właśnie jak od małego, to też jest fajnie od małego nauczyć chodzenia po tej rampie, żeby ten pies z rozpędu nie wskakiwał, tylko sobie jak jest większy, poczłapał po tej rampie do tego auta. Nie obciąża stawów, nie ma żadnych kontuzji, nie wyskakuje, nie leci na łeb, na szyję. Także rampy, fantastyczna sprawa i w ogóle właśnie one nie są drogie. Wydawałoby się, że te rampy są jakieś koszmarnie drogie. Ja kupiłam akurat rampę zupełnie nową i nie pamiętam, to było coś koło 100 zł. Więc no polecam wszystkim, to jest fantastyczna rzecz, te rampy samochodowe.
Jeszcze Ci powiem jedną rzecz, bo ja zauważyłam, że oczywiście też mnóstwo szczeniaków też nie lubi podróży samochodem, wsiadania do samochodu i tak dalej. Tutaj mam często w przedszkolu ten problem praktycznie, no większość psów ma, młodych psów. Ale zauważyłam, że dla psów większym problemem jest ten cały moment, ten proces, kiedy tego pieska się chwyta, podnosi i się wciska do auta. A jeśli zamiast tego proponuję, że my akurat rampy jeszcze nie mam, ale to dosłownie chwilę i będzie rampa, ale zauważyłam, gdy zwykłą szerszą deskę ustawiam przy aucie takiego człowieka, który jest ze szczeniakiem i szczeniak nie chce wchodzić do samochodu, zwykłą szeroką deskę ustawiam i my w przedszkolu ćwiczymy chodzenie po rozmaitych nawierzchniach ruchomych typu rampa i tak dalej. I psiaczek nagle zaczyna to wykonywać jako zwykłe ćwiczenie w przedszkolu, fajna zabawa, a przy okazji wsiada do auta i się okazuje, że ten moment naszego wnoszenia na siłę jest znacznie gorszy niż sama podróż samochodem, tak? Tylko to całe zamieszanie przy wsiadaniu. Musimy sobie też zdawać sprawę z tego, że często psy nie chcą wsiadać do samochodu, bo wcześniej w tym samochodzie było im za gorąco. To często jest tak, że dużo czynników oczywiście powoduje, że one się zapierają, nie chcą wsiadać, ale wielokrotnie ja sama zauważyłam, przecież w momencie, kiedy tak pies wskakuje do rozgrzanego auta, my szybciutko wsiadamy, zanim nam się wydaje to szybciutko, otwieramy tam okna czy włączamy klimatyzację, ale ten moment, te 3 minuty powiedzmy, czy 2 minuty, tam jest naprawdę bardzo gorąco w tym aucie w lato szczególnie, tak? I często też taki szczeniak, który... Jego pierwsze podróże kojarzą mu się z dusznym, ciasnym, gorąco, niedobrze mu było jeszcze, może wymiotował, bo to wiadomo, nie każdy pies może jeździć autem. Też trzeba jakby o tym pomyśleć, że samo to zderzenie się z tym, że on musi wsiąść do czegoś, co mu się niefajnie kojarzy, jeszcze na dodatek ludzie go tam na siłę wpychają, on nie ma czasu na to, żeby pomyśleć, po co on tam wsiada. No tak, rampa, rewelacja, przewietrzyć, pootwierać najpierw ten samochód, dać chwilę temu psu, te wszystkie drzwi otworzyć, niech tam się wywietrzy troszeczkę. No i wtedy dopiero wsiadamy. No tutaj jakby, to tak jak z dziećmi. Dzieci często, nie wiem czy zauważasz, też ryczą, jak rodzice je wkładają do samochodu. Drą się po prostu w niebo głosy. Tak. Ale ja sobie tak. Tak, otwórzcie te drzwi na te 3 minuty, niech ten samochód, no przecież tam jest jak na patelni w środku. A oni wpadają jeszcze do tego nosidełka, jeszcze tam te paski, te wszystkie foteliki. No dramat. One mają dokładnie te same skojarzenia. Ja tam nie chcę, bo mi tam było źle. Po prostu nie wchodzę tak. Tam, tak? Bo to my wiemy, że po 3 minutach klima zacznie działać i będzie lżej. Ale zwierzęta i dzieci o tym nie wiedzą. One wsiadają i myślą, że właśnie trafiły do piekarnika i pewnie zaraz będziemy doprawiać, nie? No, dlatego proponuję, żeby najpierw na przykład małżonka wpuścić do auta, żeby on tam wszystko odpalił, włączył klimę, czy pootwierał drzwi, poczuł, kiedy on się tam lepiej poczuje, to dopiero psa można wsadzać. Tak, to człowiek musi trochę przetestować. No trochę musimy włączyć myślenia. Ale wiesz jeszcze, Krysiu, muszę jedną rzecz powiedzieć, a propos akurat, bo nam ucieknie, tych wyjazdów do lasu, tak, to co teraz my praktykujemy, już jest takie trochę bardziej skomplikowane, ale uważam, że nie odbierajmy tym naszym starszym psom tego, co kochały przez całe swoje życie, bo ja zauważam, że często ten starszy pies, zwłaszcza jak się pojawia młody szczeniaczek, tak, i ten starszy pies nagle zaczyna być taki, no bo on już starszy, to już na dłuższe spacery się nie nadaje. No tak, często się nie nadaje, to pojedźmy na 15 minut, ale w jego ukochane miejsce. Tak, żeby nadal miał te swoje ukochane, no powiedzmy, rozrywki, przyjemności, to, co przez całe życie dawało mu szczęście. Bo jeśli pies słabiej chodzi, to nie oznacza, że w ogóle już nigdzie ma nie chodzić, bo to już jest dogorywanie, tak? Takie tam, nie wiem, czy gdzieś w domu na legowisku. Tak. No, póki jeszcze może człapać krótkimi odcinkami, z przystankami, tak? Czy nawet podjechanie gdzieś autem, fajne miejsce, gdzie jest cień, bardzo ważna rzecz. Wiadomo, że i chodzimy w cieniu, ale nie odbierajmy naszym psom tego, co kochały przez całe życie. Teraz moja brycho kochała pływanie, ale nasza ostatnia wycieczka nad staw jeszcze w zeszłym roku, no skończyło się tak, że ona popłynęła, ewidentnie złapał ją skurcz. Więc ja widziałam po jej zachowaniu, po wyjściu z wody, że coś jest nie tak z łapami, tak? A ona miała przerażenie w oczach. Widać było, że nie wie, co się z nią dzieje. I ja zaczęłam jej masować te wszystkie łapki po kolei.
Więc teraz też będziemy w tym sezonie gdzieś tam podjeżdżać nad jakiś ten nasz staw, tylko że będę już uważać, bo ona może nie płynęła tak jak zawsze, jak ona płynęła tak na oślep gdzieś przed siebie, tylko będę bardzo uważnie obserwować, może szybciej ją odwołam, tak, nie rzucę już tej zabawki za daleko, niech ma nadal swoje ukochane zajęcie, tylko ja muszę pomyśleć, tak, żeby nie przedobrzyć gdzieś tam, ale absolutnie nie wyobrażam sobie, żeby im zabierać wszystko, bo są stare. Nadal Molka jak chce kopać, niech kopie, ale uwaga, jeśli nasz pies przez całe życie latał za patykami, no, tego w ogóle nie polecam, ale za piłeczkami i tak dalej, to tutaj też tego nie polecam, ale to my jako jednak osoby, które sprawują opiekę, musimy trochę przewidywać i wiem z własnego doświadczenia, że po jakimś czasie nasz staruszek, mówimy, a niech sobie pobiega, a pies starszy, to nieraz tak jest, że widać z miesiąca na miesiąc, jak te stawy są słabsze i te ruchy są mniej pewne, ale ta chęć pobiegnięcia za tą zabawką nadal jest. I my rzucimy i nasz ten staruszek zerwie się, to powiem Wam, że jest ogromne prawdopodobieństwo, że przy hamowaniu przy tej zabawce, przy nawrotce, po prostu sobie tak, coś się wydarzy, skręci łapę, przywróci się, poślizgnie. Tutaj jednak bardzo bym uważała. Rozryw tak, ale bardzo ostrożnie. Już to zrzucanie wszystkim, żeby piesek się starszy rozruszał, no nie do końca. To już są bardzo kruche istoty. One nadal chcą, ale my musimy pomyśleć. My na przykład, bo nasz bazer był sfiksowany totalnie na punkcie piłeczek, on uwielbiał, no piłeczki to był jego żywioł w ogóle. I dostawał piłeczkę do pyska. Nigdy nie rzucaliśmy mu już, znaczy no nigdy, jak był młody, to tam się bawił, ale jak już później właśnie miał kłopoty z tymi swoimi stawami wszystkimi, to jak szliśmy, on przynosił oczywiście piłeczkę, my tą piłeczkę od niego braliśmy i dostawał ją dosłownie do pyska. On się tak cieszył, tak samo się cieszył, jakby ją dorwał i złapał, bo ją miał, tak? No oczywiście nie było tego pościgu, tej frajdy gonienia tej piłeczki, no ale właśnie tutaj trzeba ostrożnie, tu trzeba wyważyć. A propos pływania, ponieważ ja jestem, no uwielbiam, że uważam, że woda, słuchajcie, pływanie dla psów to jest najlepsza fizjoterapia, rehabilitacja po wypadkach. Ja wierzę w moc wody bardzo. W dużych miastach można wykupić taki pakiet sobie gdzieś tam, jakieś wanny czy coś takiego. My nie mieliśmy takiej opcji, więc po zimie z tą złamaną łapą ja od razu postawiłam na to, żeby Bazyl wrócił do jeziora wiosną i żeby próbował pływać, żeby cokolwiek rozruszać, bo to wszystko było strasznie napięte, wszystkie mięśnie napięte, no tragedia w ogóle, zanik mięśni też oczywiście. I wrócił do tego pływania, bardzo powoli to było robione, pod ścisłą kontrolą. Mieliśmy taką uprząż dla niego, która w razie czego pozwoliła nam go szybko wyciągnąć z wody i nigdy to nie było na dalekich odcinkach. Więc tutaj już jakby było to bardzo tak przemyślane, łagodny brzeg, żeby nigdzie nie było zbyt miękko, żeby on się gdzieś tam nie zapadł. I naprawdę, słuchajcie, efekty po sezonie, w ogóle nikt nie wierzył, że on będzie chodził, że on da radę. On po lecie, właśnie przez to, że go woziliśmy tą naszą rikszą cudowną nad jezioro i miał tą możliwość pływania właśnie, tych krótkich, króciuteńkie te pływania były, ale jednak po miękkim, fajnym spodzie jeziorka, on sobie to wszystko fantastycznie sam no naprawił, chciał tego bardzo, uwielbiał, no to mu nigdy nie odebraliśmy do końca życia, słuchajcie, ten pies chodził na, znaczy był żony, chodzony różnie to było, krótkie były te spacery, ale nie odebraliśmy mu tej jego ulubionej części dnia, po prostu to miał zagwarantowane. A jeszcze jedna rzecz, o której chciałam powiedzieć, bo też nam się zdarzyło z Bazylem, który był, mówię, maniakiem pływania. Kiedyś byliśmy nad jeziorem i to już właśnie był początek starości, jeszcze przed wypadkiem z łapą. Zaczął płynąć, po prostu tak jak to on zawsze płynie. I zauważyliśmy, że on się oddala za bardzo. Płynie na oślep, po prostu coraz dalej od nas. Ja się trochę wystraszyłam, mówię, coś jest nie tak. Zaczęliśmy go wołać, ale on nie, on stracił zupełnie orientację, nie wiedział skąd ten głos dobiega, bo było sporo ludzi, więc i dzieci piszczały i tak dalej na tej plaży. I płynął na oślep przed siebie, trochę się tam kręcił, ale nie szło to. No to mój mąż wskoczył do wody i jego po prostu skierował w naszą stronę delikatnie, nie ciągnął go, delikatnie go skierował i przypłynęli już razem do brzegu.
Ale wtedy to był pierwszy mój taki moment, że pomyślałam, Bazyl ma kłopoty właśnie takie typowo demencyjne. Jego mózg już nie jest taki super błyskotliwy, taki super szybki. Wszystko to już tak łatwo mu stracić kontrolę właśnie nad tym, gdzie on jest, w jakiej on pozycji jest. Słuchajcie, też się o tym nie mówi, ale na przykład psy, które mają już takie bardzo starcze problemy, demencyjne takie właśnie zaburzenia. Musicie pamiętać, że jak taki pies upadnie, to jemu jest bardzo trudno się podnieść. Słabo się u nas mówi o chorobach tych mózgów u psów, o tym starzeniu się mózgów, a wiadomo, jest to struktura, która traci swoją plastyczność, formę i tak dalej. No na tym polega ta starość mózgu, tak? Pewne funkcje się wyłączają, coś tam się zapomina. I tutaj jakby problemy z zachowaniem równowagi, bardzo często to są początkowe jakby te problemy u psów starych. Tu warto o tym pamiętać, że często nam się wydaje, czemu on nie wstaje, co jest... On nie może sobie poradzić zwyczajnie, on nie wie, jak on ma wstać. Dlatego taka lekka pomoc, nie wyręczanie za każdym razem, ale jak widzimy, że on jest zagubiony, że wpada w panikę, bo nie wie, dlaczego nie może, na przykład był na plecach, coś tam się obrócił i już nie wie, co ma zrobić. Pomóżmy, nie pogłębiać strachu, ale dać mu takie poczucie wsparcia. Dobra, stary, wstawaj, klepnijmy go po naszemu, nie wiem, ja to tam zawsze moje psy... albo po tyłeczku, albo gdzieś tam w boczek, klepnę z sympatią, że wszystko jest okej. I ja widziałam, że właśnie takie poczucie, że tak, ja tu jestem, zobacz, nic ci się nie stanie, będziemy razem, przejdziemy to razem. Bazyl, który był bardzo silny emocjonalnie całe swoje życie, dawał sobie radę ze wszystkim dosłownie, świetny był, nagle ta właśnie starość, rozstanie z Rexem, takie załamanie, taki smutek u tego psa. I tutaj jakby człowiek, który staje, jakby przejmuje już taką kontrolę naprawdę nad jego losem i mu pokazuje, nic ci się nie stanie, bo ja tu jestem. Nic ci nie grozi, bo ja tu jestem. No słuchajcie, musimy tak robić. Po prostu ten pies, kot, nie wiem, koń towarzyszył nam przez ileś tam lat. Przez, no u niektórych 5 lat, bo wzięli na przykład starszego, tak? Wzięli ze skromnym, ale niektórym towarzyszył 15 lat. 13 lat. Był z nami, wspierał nas, często my mieliśmy handrę, przychodził, nas pocieszał. Przecież znacie wszyscy to uczucie. Nie wierzę, że nie ma człowieka, który nigdy w życiu nie miał handry, nie usiadł się, nie zamyślił i pies nie przyszedł i nie położył mu mordy na kolanach czy na stopach. Każdy coś takiego od psa dostał. Takie wsparcie. Dlatego jak on jest stary i niedołężny i coś mu już brakuje, my zajmijmy to miejsce. Stary, ja jestem z tobą, zobacz, idziemy. Krysiu, właśnie się zasłuchałam i odpłynęłam zupełnie właśnie myśląc o tych wszystkich moich też psach, które ze mną no, przeżyły niektóre rok, niektóre 5, 10 lat i ich już nie ma ze mną. Oj, to jest bardzo ciężkie. Powiem ci, dla nas emocjonalnie to jest cholernie ciężkie, bo my teraz rozmawiamy o ludziach, którzy naprawdę z tymi swoimi zwierzętami są bardzo związani. I tutaj myślę, że my musimy być po prostu bardzo silni, bo to starość nie jest, że tak powiem, łatwa, ale my nie możemy się rozklejać jako opiekunowie, bo my musimy się pogodzić z tym, że na szczęście psy chyba nie myślą dokładnie w tych samych kategoriach jak my, czyli tam nie przewidują, nie myślą sobie, że już bliżej niż dalej i tak dalej. One po prostu reagują na sytuację, tak? No potkną się, boi się z tej dokładnie sytuacji, ale raczej nie wybiega w przyszłość, że oj, to jutro muszę uważać, jak pójdę nad staw, tak? Na szczęście nie, więc jak my w tej dokładnie sytuacji właśnie damy od siebie nasze wsparcie, pokażemy, że absolutnie nic mu nie grozi, nawet jeśli się potknął, bo my tu jesteśmy, to ten pies po 5 sekundach dalej będzie dreptał. Dopóki się znowu nie potknie, on będzie przeszczęśliwy. Tak więc tutaj nie przekładajmy naszych emocji tego, to jest łatwo powiedzieć, kurczę, w ogóle nie jestem w tym dobra, ale starajmy się dawać im siłę, radość, z każdego dnia, a nie zamartwiać się, że są coraz starsze. Jak chcemy się pozamartwiać, popłakać, też czasem pewnie się zdarza niejednemu, to bez psów. Idźmy gdzieś na samotny spacer bez psów albo zamknijmy się w innym pomieszczeniu. Chcemy poryczeć bez psów, bo jak my płaczemy,
to tym naszym staruszkom wcale nie pomagamy, tylko właśnie są jeszcze bardziej wtedy zaniepokojone, a może i przerażone, bo wtedy dla nich nie jest do końca jasny powód tego płaczu, tak, że my przez nich płaczemy. My płaczemy tak naprawdę nad sobą, się trochę użalamy, bo jest nam bardzo ciężko się pogodzić z ich starością. Ja tu widzę jedną tylko opcję, właśnie świadomie do tego podejść, zrobić wszystko, tak jak Krysia teraz mówiła o bardzo ważnych rzeczach praktycznych, typu zabezpieczenie podłóg, tak, zabezpieczenie naszych psów przed upadkiem na spacerach, pomoc w dojechaniu, dowiezieniu tego naszego psa w jego ukochane miejsce, jakieś terapie właśnie poprzez pływanie, zabezpieczenie przeciwbólowe. To jest bardzo ważna rzecz, tak, bo starość wiąże się też z różnymi dolegliwościami, tam problemy najczęściej są jakieś zwyrodnienia stawów, tak samo z kręgosłupem. Już pomijając to wszystko, musimy przemyśleć z dobrym weterynarzem, przedyskutować, jak możemy pomóc psu na co dzień, tak? Jakie leki może dostawać czasem, może do końca swoich dni, tak żeby ten ból troszeczkę uśmierzyć. Więc to jest istotna sprawa. A powiedz, Krysiu, jeszcze tak bardzo też w sumie praktycznie rzecz biorąc, mamy starszego psa i teraz, tak jak mówiłeś, nie wiadomo, kiedy ta starość się zaczyna, ale przyjmijmy, tak, nie wiem, tam ma już 8 plus, niekiedy 6 plus, niekiedy 10 plus, tak? Taki wiek. Jakie właściwie badania musimy, dobrze by było robić naszym psom? No powiedzmy, nie wiem, niektórzy robią raz na pół roku, niektórzy raz do roku, ale chyba raz do roku to wypadałoby, nie? Ja myślę, że tak. Pierwszą oznaką czegoś, że coś jest nie tak naprawdę, to jak zaobserwujemy, że nasz pies się męczy. Zaczyna ziajać, jest niespokojny. Na tych spacerach zaczyna się ciągnąć za nami albo spowalnia i tutaj jakby już wiadomo, no serduszko może być słabsze. Słuchajcie, jeżeli widzimy coś takiego i pójdziemy na badania, takie kontrolne, ale konkretne, czyli wszystkie wyniki sobie zrobimy, jak już widzimy, że no ten pies tak właśnie troszeczkę spowolnił, nie ma co przesadzać, jakoś wytyczać granicy wieku, że o 8 lat, duży pies, już lecę. Obserwujmy nasze zwierzęta, one świetnie nam pokażą, że trochę wolniej, jakby czasem apetycik tracą, czasem dłużej śpią, czasem nie są takie skore do zabawy. I tu jakby powinniśmy, dobra, zaczyna się, idźmy, zróbmy badania, tak? Przede wszystkim niech lekarz osłucha nam to serce, czy tam jest wszystko w porządku, oczywiście badania krwi, które jednak raz w roku, wydaje mi się, powinniśmy w ogóle robić, tak? Naszym zwierzętom to badanie krwi. To nie jest nic strasznego, te wyniki są potrzebne, bo w późniejszym wieku i cukrzyca może się zacząć i różne inne problemy z tarczycą, różne rzeczy mogą się zacząć, więc fajnie jest sobie zrobić takie badania, tak jak my sobie robimy czasem, niektórzy przynajmniej. Także my to zróbmy, też nie jest to jakiś wielki koszt, te podstawowe badania krwi. Ważne jest to, żeby osłuchać to serce, zobaczyć właśnie te stawy. Jeżeli zobaczymy, że na przykład nasz pies ma problemy ze wstawaniem, tak, ciężko mu się ten kuper podnosi, jakiś taki jest obolały, czasem piszczy, czasem jęczy, tak, to już na pewno są stawy wtedy i dobrze jest zrobić RTG takiemu pieskowi. Słuchajcie, nie wszystkie badania, nie wszystkie RTG da się zrobić bez głupiego Jasia, jak ja to mówię. Nieraz trzeba tego psa troszeczkę jakby uśpić, wyciszyć, żeby było możliwe poprawne zrobienie tych zdjęć RTG, ale jak widzimy, że coś jest nie tak, że on na przykład czasami skoczy i zapiszczy, to też może być kręgosłup, więc wtedy śmigamy do doktora i on nam wszystko tam sprawdzi, zobaczy. Będziemy mieli czarno na białym, faktycznie czarno na białym, czy ten kręgosłup gdzieś tam nie ucierpiał, albo te bioderka, czy tam gdzieś się nie wysmykują z tego. Malutkie pieski, często też takie gdzieś tam pisną jak skaczą, stawy skokowe u tych malutkich piesków. Kto w ogóle rzadko kiedy się myśli, że taki malutki, takie leciutki. Ale słuchajcie, te malutkie i te leciutkie mają takie słabiuteńkie te skoczki swoje, że warto też, jak widzimy, że coś nie tak, najlepiej w ogóle, żeby one za bardzo nie kicały, zróbmy to prześwietlenie i będziemy wtedy spokojni, że tam się nic nie dzieje. A samo leczenie, jeżeli to są, wiadomo, jakieś ważniejsze, poważniejsze sprawy, jakieś stany zapalne czy coś takiego, lekarze w tej chwili mają świetne możliwości, jeżeli chodzi o leki. I tutaj jakby przyjmowanie tych leków na zminimalizowanie tych skutków tych bóli
lub jakby dożywotnie przeciwdziałanie bólowi, to już w późniejszym wieku, bo na przykład my z bazylkiem w pewnym wieku już zrezygnowaliśmy z, właśnie z tych sterydów i z różnych innych leków ze względu na jego stan ogólny, nie było to wskazane, no to są inne preparaty, które właśnie łagodzą ból, poprawiają nastrój, pozwalają temu zwierzęciu naprawdę bez bólu, cierpienia sobie przejść ileś tam lat nawet, bo no nasz bazylek po złamaniu tej łapy i po tych wszystkich naprawdę trudnych jego sytuacjach 2 lata jechał już bez takiej medycyny, bym powiedziała, ostrej. Dawaliśmy mu inne preparaty, też lekarze weterynarii na pewno powiedzą, co można podawać na długoterminowo i na pewno też, co dla naszego psa, bo to zależy, na co on jest chory, tak? Będzie najwłaściwsze. Koty też, my tutaj Irina o psach, bo wiadomo, ale koty tak samo. Koty też trzeba sprawdzać, też trzeba z nimi jechać, szczególnie u kotów te zęby na bieżąco, bo tutaj widzę, że te stare koty często nawet, no z tymi ząbkami to tam problemy, nerki, ząbki, wiadomo. Te badania róbmy, jak wyczujemy, że spowolniony, albo że za bardzo się zasapał, albo leży i tak dziwnie oddycha, tak? No to wtedy to już jest sygnał, że trzeba objąć tego psa tą taką kontrolą weterynaryjną. Już pewnie lekarz sam bada i powie, proszę przyjść za 3 miesiące albo za 3,5 roku do kontroli, tak? I tyle, to nie jest jakaś wielka magia. My też na stare lata, jak nam w krzyżu coś tam strzyka, to chodzimy. One same nie pójdą, tak? One same nie pójdą, trzeba je zaprowadzić. Na każde, ja jestem tym typem, że na każdy jakby drobny, jakiś niepokojący sygnał nie pędzę, jeżeli to nie jest nagłe i jakieś złamanie otwarte, nie wiem, coś takiego, ale coś tam, jakiś taki markotny, nie wymiotuje, nie choruje, nie gorączkuje. Myślę, że wszyscy opiekunowie potrafią sprawdzić, czy pies ma gorączkę, czy nie. To nie jest trudne. No ta gorączka, pamiętajmy o tym, żeby te psy nasze i koty miały dostęp do świeżej i czystej wody cały czas, bo to jest też często zapomniane i też te choroby u tych zwierzaków, no ta woda musi być, a już w starszym wieku to już naprawdę, słuchajcie, muszą one pić i czasami one nie chcą pić, troszeczkę je zachęćmy do tego, żeby jednak popiły tą wodę, tak? Troszeczkę jakby zmotywujmy, bo one nie pamiętają. Czasami gdzieś łażą, kręcą się, jest im niewygodnie, ale nie wiedzą. A wystarczy tą miskę mu tam pod nos trochę podsunąć, pogmerać w tej misce wodą. O, popatrz, tu popij, popij. I ten pies wypije. No, stary pies często jest także zostawiony, no jego koniec nadchodzi, dobra, niech tam. Ale po co tak? Tak to już nie są te czasy, że się zostawiało takiego psa, żeby odszedł. Teraz nie, teraz walczymy do końca o jego stan emocjonalny i fizyczny, żeby nie bolało, żeby nie cierpiał psychicznie, żeby nie był wykluczony właśnie, że nagle co, zamkniemy go w komórce, bo sika? No nie, no tak nie robimy. Jeżeli stan jest poważny, oczywiście lekarz weterynarii zawsze nam podpowie, że to już jest taki moment, że trzeba przemyśleć eutanazję, ale o tym też myślę, że nie dzisiaj będziemy rozmawiać, tylko że słuchajcie, przychodzi też taki moment, on jest no nieodzowny, starość kończy się śmiercią. Kwestia tego, kiedy ta śmierć nadejdzie i jaką drogę wybierzemy, czy naturalną, często w cierpieniu i często nam się wydaje, że źle nie jest, no nie, idźmy do tego doktora, dowiedzmy się, czy to jest ten moment, kiedy już ten pies naprawdę zaczyna cierpieć, a my nie jesteśmy w stanie nic zrobić. Każdy opiekun ma obowiązek i to jest, słuchajcie, obowiązek opiekunów, ustawowy zresztą, nie wolno pozwolić na to, żeby zwierzę cierpiało w nieskończoność. Tutaj jakby każdy też musi stanąć w pewnym momencie przed smutną, drastyczną decyzją, przemyślaną, uzgodnioną z doktorem weterynarii, który jest człowiekiem najbardziej odpowiednim, który powie tak, to już jest ten moment, tak? W ogóle eutanazja i sam proces odchodzenia naszych zwierząt to jest obszerny, bardzo trudny temat. Myślę, że właśnie też każdy, kto to przeszedł raz lub dwa lub kilka razy, ma różne doświadczenia, ale mówię, też o tym bym chciała kiedyś z Wami porozmawiać. Jest to trudne, natomiast my jesteśmy ludźmi i my musimy czasami podjąć taką decyzję humanitarną. Będziemy płakać, będzie nam przykro, ale czasami tak trzeba po prostu. Ja w ogóle bardzo bym chciała, żeby
Może ktoś do nas napisze, do ciebie, może ktoś napisze o swoich doświadczeniach, bo ten temat odchodzenia, w ogóle odchodzenia zwierząt, pożegnania się ze zwierzętami i sposobów, w jaki odchodzą, to jest temat, który uważam powinien być omawiany szeroko i nie robione powinny być z tego tajemnice. Często ludzie po prostu nawet nie wiedzą, na czym polega eutanazja i nie wszyscy się potrafią z tym zmierzyć, nie wiedzą jak się z tym zmierzyć, nie wiedzą jak o to zapytać, nie wiedzą do kogo się zwrócić i tutaj jakby chciałabym bardzo, żebyśmy może nazbierali też takich zwrotnych informacji od ludzi, którzy coś przeżyli, z czymś sobie nie poradzili, żebyśmy miały też takie, wiesz, taką motywację do tego, żeby o tym mówić, bo to jest bardzo trudny temat i to bardzo boli zawsze, jak to my musimy podjąć tą decyzję i niektórzy wtedy mówią, że a, że to jest takie okrutne, że powinno być naturalne. Ja się z tym nie zgadzam absolutnie. Miałam tego Reksa, którego też za długo właśnie utrzymywaliśmy, bo pani doktor zlecała nam miliony badań i miliony różnych leków nam podawała i w ogóle to było strasznie bez sensu. A ja się jakoś tak wtedy nie mogłam zdrowym rozsądkiem ukazać. Czułam, że robię to wbrew sobie, wbrew temu psu, wbrew naturze, a jakoś ciągle ulegałam tej kobiecie. No i nie było to mądre w ogóle w żaden sposób. Ale mówię, o tym powinno się rozmawiać. Często jesteśmy sami zagubieni i nieszczęśliwi. Za mało się mówi u nas o umieraniu, o odchodzeniu, o śmierci ludzi, o tym, że to jest pewien proces i że to boli, bo wszyscy myślą, że to jest tak, się zamknie oczy i po prostu się popłynie cudowną łódką do krainy wiecznych łowów. Tak nie jest. Szkoda tylko, że nasza kultura i nasze właśnie to właśnie takie owianie wielką tajemnicą procesów fizjologicznych ciąży później na nas i też utrudnia, po prostu utrudnia. I tutaj fajnie by było, jakby słuchacze, ludzie się odezwali, powiedzieli, słuchajcie, my mieliśmy tak, porozmawiajmy o tym, po prostu uczciwie o tym porozmawiajmy. Tak, ja myślę, że słuchacze, jeśli będą mieli ochotę nawet po prostu z kimś porozmawiać, bo teraz są na etapie właśnie podjęcia decyzji, czy obserwowanie, czy to jest teraz, czy nie. I są z tym sami, bo właśnie tak jak mówisz, często wstydzimy się z kimś porozmawiać, albo nawet nie mamy z kim. Wiecie jak to jest. Nie wszyscy to są psiarze. I ci ludzie ze swoim starszym pieskiem, kiedy znajdują się w sytuacji trudnej, sam na sam, sam ze sobą, tak naprawdę ze swoim psem, po prostu nie ma z kim o tym porozmawiać. Wydaje mi się, że to jest bardzo ważne. Wiecie, samemu ciężko jest podjąć jakąkolwiek decyzję, wiadomo, to od tego są lekarze, ale w ogóle się zmierzyć z samą myślą, dopuścić to do siebie, że jest taka opcja, że nie muszę oglądać, jak pomału mój pies w bólu, bo mówię, póki nie boli, póki to jest takie, wiecie, człapanie pomalutku, czasem gorszy apetyt, ale są lepsze dni, tak, to nie ma bólu, to wszystko jest okej, okay, tak, ale są też zwierzaki, które, teraz myślę też między innymi o większych zwierzętach, no na przykład są konie, ja widziałam konie, które w wieku, miały już 40 lat, to jest dla konia bardzo, bardzo podeszły wiek, ale zdarzają się, ale na przykład już nie pobierały pokarmu, nie mogły, absolutnie nie mogły jeść i tak naprawdę umierały długo śmiercią głodową. To dla mnie też jest nie, no jakby nie do przyjęcia, gdyby to był mój koń, pewnie w którymś momencie ja bym podjęła tą decyzję, mimo że koń jeszcze wychodzi, jeszcze stoi, to nie je od wielu tygodni, to już jest jakby oczywiste, tak, że to śmierć głodowa. Weszłyśmy w bardzo trudny, rozległy temat. Myślę, że spróbujemy wrócić jeszcze do bazylka, bo bazylik jest naszym głównym dzisiaj bohaterem i myślę, że oczywiście okładka dzisiejszego podcastu będzie ze zdjęciem bazylka. I teraz Krysiu, po pierwsze musisz znaleźć zdjęcie i mi przesłać, bo dzisiaj podcast się ukaże, tak? Jeśli masz, a chyba masz, bo kiedyś pewnie się dzieliłaś na grupie, coś mi utkwiło w pamięci, bazylek w tej rikszy. Było? Tak. Jest. No to ja proponuję to zdjęcie, damy na okładkę, bo to jest
Super pomysł. I takie, to jest właśnie takie bazylkowe, prawda? Bo on doskonale się wtedy krzyczył. Myślę, że oczywiście dobrze, jakby pies był przyuczony wcześniej, bo może bazylek od razu załapał, że to jest super sprawa, jak cię tak wożą po świecie, ale nie wszystkie psy pewnie tak odnajdą się, taki rykszy, więc może wiedząc, że nasz piesek jest większy, wcześniej czy później będziemy musieli z tego skorzystać w ramach zabawy, oczywiście jak zawsze, nauczmy psa, że tam się wskakuje, parę metrów możemy ruszyć tą rykszą z pieskiem w środku, tak, żeby to nie było takie nagłe, bo jeśli wszystko się zbiegnie w czasie, ta niedołężność naszego psa, plus my tutaj zaczynamy nagle wprowadzać wszystko, po rampy do auta, ryksza, jakieś inne pomysły, do wielu rzeczy można troszkę wcześniej się przygotować, bo tak czy inaczej nas to pewnie czeka, zwłaszcza jak mamy dużego psa. No więc bazylek, i mówię, że bazylek jeszcze 2 lata tak z wami był. Tak, 2 lata. Po tym złamaniu, 2 lata. Tak. Ale właśnie nastawiliśmy się na utrzymanie komfortu, jakby jakość życia postawiliśmy na pierwszym miejscu, nie długość, żeby go trzymać jak najdłużej, tylko żeby jakość jego życia się bardzo podniosła na tyle, na ile jest to możliwe w jego wieku. I tym razem też decyzja była bardzo dojrzała, że w momencie, kiedy cierpienie psa będzie wyraźne i on na przykład nie da rady sobie z tym cierpieniem, bo dojdzie do jakiegoś zdarzenia i właśnie tak było, że doszło do takiego zdarzenia, że nasz bazylek na podwórku nagle zaczął potwornie wyć i dostał takiego paraliżu, który puścił po jakimś czasie, ale jednak. I to był ten moment, kiedy ja zdecydowałam, dobrze, a co będzie, jak mnie nie będzie w domu i on będzie w takiej bardzo bolesnej dla niego pozycji, tkwił w tym bólu przez na przykład 2 godziny, jak mnie nie będzie w domu. Co wtedy? To jest dla mnie to już było takie znęcanie się, że ten pies będzie cierpiał i nikt mu nie pomoże, tak? Bo nie będzie nikogo, po prostu w domu nikogo nie będzie. Więc po takim bardzo przykrym wydarzeniu na podwórku, no, daliśmy sobie kilka dni na pożegnanie. To było takie czułe pożegnanie. Robiliśmy wszystko tak jak zawsze, ale jednak ja już wiedziałam, że to są takie ostatnie chwile jego życia. I przyjechała do nas nasza super zaprzyjaźniona pani doktor Asia. Właśnie też po rozmowie, po tym jak jej wszystko wytłumaczyłam, przyjechała, zbadała jeszcze bazylka. I bazylek w swoim domu, na swoim miejscu, słuchajcie, jeszcze ze smaczkami, bo jeszcze sobie smaczka dostał na pożegnanie, odszedł z godnością. I to było właśnie to, co ja powiedziałam, że tym razem nikomu nie ustąpię, że oczywiście lekarz tak, bo to on musi zdecydować, ale że ja też podejmę tą decyzję, że to jest pies, którym ja się opiekowałam dzień w dzień, po wiele godzin przez ostatnie 2 lata i nikomu sobie nie dam odebrać tego, że nie, że jeszcze nie czas, że jeszcze poczekać, nie. Po prostu włożyłam bardzo dużo pracy i zaangażowania w to, żeby on miał te 2 lata, te super 2 lata wycieczki rikszą i pływanie w jeziorze i zabawy na podwórku, takie na swoją właśnie tą możliwość i tyle. No i się pożegnaliśmy i powiem wam, że oczywiście zawsze jest przykro i zawsze się bardzo chce płakać i zawsze człowieka dusi to, ale sposób, w jaki bazylek odszedł, ukoił mnie bardzo, bo ja wiedziałam, że on już nigdy nie zacierpi, a też mówię, właśnie odpowiednia osoba w odpowiednim momencie, właśnie ten lekarz, któremu ufamy i wiem, że będzie wszystko tak jak trzeba. I tak było. I później po prostu całe stado przyszło, wszystkie moje koty i Florek, pożegnać go, bo to też jest coś, o czym czasem zapominamy. Dajcie się pożegnać swoim dodatkowym domownikom z tym psem, który odchodzi lub kotem, żeby one go nie szukały. Bo u nas kiedyś odszedł jeden kot i nie daliśmy pożegnać się reszcie z tym kotem i całe stado szukało i psy i koty szukały, a one, nie wiem jak to jest, czy one to rozumieją, czy nie rozumieją, ale one wszystkie podeszły, powąchały, odeszły i uznały, tak, już nie żyje, nie ma go. I po prostu tak trzeba zrobić.
Tak, ja się z Tobą zgadzam. Kiedyś nie wiedziałam o tym. Myślałam właśnie, że widok tego martwego już przyjaciela jest jakiś traumatyczny dla reszty zwierząt. Ale teraz wiem na 100%, że to nie jest zły pomysł. To wiem po przykładzie akurat mojej znajomej, która niedawno musiała pożegnać się ze swoją klaczą, tak, z koniem, o którego zdrowie bardzo długo walczyła, ale jej się ostatecznie nie udało i dziewczyna podjęła jedyną w tym momencie słuszną decyzję. Konie są w ogóle stadne i ta jej klacz miała swoją przyjaciółkę, taką trochę taką przybraną córkę w stadzie, taką młodą klaczkę, która kochała ją ponad życie, w ogóle cały czas przy niej była i zawsze jak ta moja koleżanka z tą klaczą gdzieś tam wychodziła na spacer, na trening, to młode zawsze płakało za nimi. I bardzo się ta moja koleżanka martwiła, co to będzie, jak odejdzie, tak, to zwierzę jej i to ta młoda zostanie, jak zrobić, żeby dała sobie radę. I postanowiła właśnie, że pokaże jej już martwego konia, martwego przyjaciela. Okazało się, że jak ta młoda klacz mogła się z nią pożegnać, bo stała przy niej bardzo długo i co ciekawe też jakoś inaczej zupełnie dotykała wargami, tak, ciało tego martwego konia. To było zupełnie co innego. I były jakieś zupełnie inne dźwięki, to już teraz nie będę tutaj wchodził w szczegóły, ale w ogóle jakieś zupełnie, konie niewiele tych dźwięków w ogóle wydają tam za bardzo, no rżą, no oczywiście ileś tam tych różnych typów rżenia, ale to było zupełnie co innego. I po tym jak ta klacz pożegnała swoją przyjaciółkę starszą, już nigdy nie wołała jej na pastwisku. Bo najgorsze by było to, gdyby ten koń myślał, że poszła sobie tak jak zawsze na spacer, na trening, w teren i nie wróciła. To byłoby, słuchajcie, to mogło trwać miesiącami, szukanie, nawoływanie, to mógłby być koń z lękiem separacyjnym do końca życia, bo konie pamiętają swoich przyjaciół przez wiele lat. To akurat widać, jak się spotykają po wielu latach przerwy w kontaktach znowu w jakiejś stajni, widać jak się cieszą lub wrogowie nadal się nienawidzą, od razu się rozpoznają, to wszystko jest namacalne, więc niech zwierzęta, które nadal z nami są, te młodsze, tak, w lepszym stanie, mają możliwość pożegnania się z tym, który odszedł. Kurczę, ja w to też nie wierzyłam, ale ja myślę, że one o śmierci wiedzą znacznie więcej niż my. No dobrze, Krysiu, to bardzo Ci dziękuję za naszą dzisiejszą rozmowę i myślę, że to dopiero początek naszych rozmów, które będą się ukazywać w formie podcastów, bo z Krysią to można rozmawiać godzinami i o wszystkim, i o psach, i o kotach, i o wszystkim, tak? Już postaramy się nie spływać za bardzo w jakieś tematy poboczne, ale o psach będziemy rozmawiać na pewno jeszcze nie raz. Będę więc wdzięczna za jakiś odzew ze strony słuchaczy, moich drogich, jak Wam się taka forma podcastów podoba, bo to jest ważne. Bardzo bym chciała, żebyście się odezwali, jeśli Wam się podobało, będzie to dla nas bardzo miłe. I jeśli jakieś inne też tematy, o których możemy porozmawiać z Krysią jako z technikiem weterynarii, tak? Bo tutaj wiele, wiele rzeczy zupełnie praktycznych, zdrowotnych i nie tylko, jeśli chodzi o psy, to tutaj Krysia jest skarbnicą wiedzy, więc może jakieś tematy Wam przyjdą do głowy, o czym byście chcieli posłuchać, też przysyłajcie Wasze propozycje, tak? Bo to teraz, jeśli się okaże, że w ogóle to wszystko się nagrało, to jest już taki dodatek na marginesie, to wtedy się okaże, że ogarnęłam nagrywanie zdalne i będzie to możliwość do przeprowadzenia rozmów pewnie też na wiele innych różnych ciekawych tematów. No i jak zawsze na koniec chciałabym serdecznie podziękować moim drogim patronkom podcastu Dogi Boom, dzięki którym między innymi ten podcast powstaje, utrzymują moją motywację nieustająco i też ten nasz kontakt w grupie patronek jest na tyle fajny i właśnie motywujący, a poza tym niesamowicie też tam, niesamowicie fajne grono tych naszych dziewczyn jest, wciąż same dziewczyny, no okej, niech będzie, mężczyźni nie chcą do nas dołączyć, ale jakby ktoś chciał dołączyć, to serdecznie zapraszam, można to zrobić za pośrednictwem platformy Patronite i to jest www.patronite.pl/dogiboom.
tam można wejść, zobaczyć, poczytać, czym jest Patronite, czy to jest dla Was, czy nie, ale oczywiście można też dołączyć do grona patronów. I teraz podziękuję dziewczynom. Jedna z moich patronek właśnie teraz siedzi po drugiej stronie ekranu, tak można powiedzieć, czy mikrofonu. No a reszta dziewczyn myślę, że w tym momencie nam kibicuje, żeby to nagranie nam dobrze poszło. A więc pozdrawiam serdecznie i dziękuję dziewczynom Idze Michcik, Ewie Gajdzie, Joannie Skłodowskiej-Żwirko, Alicji Werk-Jekiel, Natalii Małeckiej, Renacie Łuczak, Annie Wojnickiej, Agacie Śrydzińskiej, Alicji Woźniak-Rowley, Krystynie Borysionek, z którą dzisiaj właśnie rozmawiałam, i naszym dwom anonimowym patronkom. Serdecznie wszystkim Wam, dziewczyny, dziękuję. Dziękuję, że jesteście i że nawzajem się, myślę, motywujemy, wspieramy, inspirujemy, a poza tym czerpiemy od siebie wiedzę i doświadczenie, bo każdy pies i wśród naszej tej patronackiej społeczności i też pewnie słuchaczy, to jest inna historia. Tak więc tutaj im więcej mamy kontaktu z ludźmi, takiego szczerego i głębokiego kontaktu, tutaj powiem, że no, wymiana dwóch, trzech zdań to jest trochę mało, żeby rozmawiać o czymś psie i coś doradzać, ale dopiero jak się poznajemy, a my już od roku mniej więcej jesteśmy na grupie, to my naprawdę zaczynamy mieć możliwość doradzać sobie nawzajem tak trafnie, z sensem, wiedząc dokładnie, tak, jak się czuje ta osoba, ten opiekun psa, któremu doradzamy, co jest bardzo ważne. O, to jest temat na kolejny podcast, o tym, że pracujemy z człowiekiem i psem, a nie tylko z psem. No ale to jest temat na osobny podcast. Natomiast na tym chyba chciałabym dzisiaj zakończyć, bo już długo rozmawiamy. Mam nadzieję, że ten podcast Wam się podobał. Jeśli tak, to oczywiście, jak to się mówi, subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie, dołączajcie do naszego grona patronów i patronek. Jak ktoś chce postawić wirtualną kawkę, też można to zrobić poprzez buycoffee.tu/dogi-boom. Kawkę też będę bardzo wdzięczna. No cóż, pozdrawiam Was serdecznie. Już jesteśmy po majówce. Dzisiaj poniedziałek pomajówkowy. Pogoda wciąż dopisuje. Także życzymy Wam wspaniałych spacerów, niezależnie od tego, czy Wasz piesek ma lat 5 czy 15. Jeśli ma 15, to dbajcie o niego, pozwólcie mu zestarzyć się z godnością, tak jak Krysia powiedziała na początku. I myślę, że to będzie tytuł naszego dzisiejszego podcastu. Bardzo wszystkim dziękuję. Cieszę się bardzo, że Irina mnie zaprosiła tutaj do swojego nagrywania. To nasz wspólny pierwszy raz. Jestem bardzo szczęśliwa. I tak, zwracajcie się do niej, jak macie jakieś pomysły. Może uda nam się coś dla Was wyczarować fantastycznego. Jeżeli Wam się podobało, to będę bardzo zadowolona. Wszystkich serdecznie pozdrawiam i bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję, Krysiu. No cóż, w takim razie do usłyszenia za 2 tygodnie. Widzimy się i słyszymy się w podcaście Dogi Boom. Pozdrawiam Was serdecznie. Pa!